Mirosław Okniński przed UFC Berlin z przesłaniem, tak? Tak, tak. Wszystko zrobię, żeby UFC było w Polsce. Skoro mówimy o UFC, jesteśmy tutaj w hotelu Hilton. Miałeś spotkanie z rywalem Krzysztofa. Co zdążyłeś ustalić? Spojrzałeś mu głęboko w oczy i co zauważyłeś? Strach. Duży strach. Przed tobą czy przed Krzysztofem? Nie wiem, przed nami. Mhm. Ja się śmieję. Oczywiście gra psychologiczna, spojrzenia, wymiana spojrzenia, ale zobaczymy. No, mamy plan na walkę, chcemy, żeby Szwed przegrał i myślimy, że wszystko zrobimy, żeby tak się stało. A tam był jakiś incydent, spotkałeś się z nim tam w basenie, zająłeś cały basen, możesz opowiedzieć coś więcej? A nie, no pływałem tak, żeby nie mógł pływać. jak odbierasz w ogóle sytuację, w jaki sposób tutaj odbierają Krzysztofa, jak go traktują? A no, Krzysztof jest takim oczkiem w głowie, ja tak odbieram to. Mhm. Także super. Dlaczego tak może być? Ma 60 amatorskich walk, jest mistrzem Polski amatorów, ma 14, z czego 54 wygrał, no i ma 14 zawodowych. I tańczy breaka. No i tańczy breaka i jest młody. Tak. Lubił UFC i chce się bić dla nich. Osobiście, kiedy tu jestem, widzę ogrom tego wszystkiego, to można powiedzieć, że w pewnym sensie tak psychologicznym każdego ustawia to gdzieś tam na jego miejscu, tak? Ci, którzy czują się duzi, gdzieś tam na przykład u nas w kraju, wydają się mniejsi tutaj. Czy to jest według ciebie taki powód, dla którego niektórzy zawodnicy może nie chcą walczyć w UFC? No UFC to jest najlepsza gala na świecie, najlepszy jakby powiedzieć cygal i no, tu jest wysoka poprzeczka i tu najlepsi z innych gal to będą na początku swojej drogi. Widzę, że założyłeś bluzę PLMMA. Szacunek jest, rozumiem, w takim razie, gdzieś ludzi z branży. A znaczy, nie rozumiem pytania. No, dlaczego założyłeś bluzę w jakimś konkretnym celu, czy tylko po prostu przez przypadek? Chłodno było. Rozumiem. Nie, no po prostu... Ale reklamujesz, korzystasz z okazji, gdzieś to znaczy, biznesowe kontakty. Jeżeli chodzi o wszystko robimy, żeby UFC odbyło się w Polsce i dołożymy wszelkich starań, żeby się odbyło i na pewno się odbędzie i kwestia tylko czasu i uważam, że to nikomu do końca nie zaszkodzi, a nawet pomoże. Nawet widzimy to, że KSW jakby pod wpływem UFC wprowadziło klatkę, zmieniło też trochę reguły, mają 3 rundy. Już to wszystko zaczyna być światowe, tak? Także dla KSW jest dobrze, że jest UFC, a nie wiem, czy dla UFC jest dobrze, że jest KSW, ale myślę, że najlepszym rozwiązaniem by było, żeby i było KSW, i UFC w Polsce, i wiadomo, profesjonalna liga może tam dostarczać fighterów fajnie. Czy uważasz, że UFC jest w stanie dostarczyć w Polsce większych emocji niż nasze miejscowe, regionalne bądź ogólnopolskie gale? Ja myślę, że jeszcze długo, długo nie. Znaczy ja powiem w ten sposób. UFC wyznacza trendy światowe i jeżeli chodzi o umiejętności walki, o pole walki, o takie rzeczy, jest przed innymi galami. Jeżeli chodzi o emocje, myślę, że jeżeli UFC by się odbywał raz czy dwa razy w roku, na pewno by to nie zaszkodziło KSW i innym galom, aby podniosło prestiż MMA w Polsce. Więc myślę, że KSW jest na tyle silne, żeby spokojnie mogło funkcjonować i te ich pojedynki by były emocjonujące, a tutaj no, najlepsi by trafiali do tego UFC. I myślę, że to dla młodych zawodników to jest takie wyzwanie mega sportowe, bo jeżeli chodzi o tą stronę sportową, to UFC jest no, mocno nad KSW. Dzisiaj rozmawiam z Lukiem Rockholdem z AKA American Kickboxing Academy. Michał Materla tam trenował. Jak wiesz, Michał Materla negocjuje mocno swój kontrakt z KSW i gdzieś te negocjacje utknęły albo po środku, albo w ogóle na razie prowadzą donikąd. Wydaje mi się to dosyć śmieszną opinią. Ktoś mówi, że Michał byłby nikim, bądź nie zasługuje na UFC umiejętnościami. Jak ty sądzisz? Michał na pewno zasługuje umiejętnościami na UFC. Jest w UFC na pewno wielu fighterów,
którzy są równi albo nawet i gorsi od Michała, więc uważam, że Michał Materla spokojnie mógłby być w UFC, a decyzja zależy od po prostu organizatorów UFC i od Michała. Ja nie chcę jakby powiedzieć tutaj, no to jest jakby nie moja sprawa, tak? Uważam, że Michał jest dobry i że mógłby się bić w UFC, a czy on pójdzie do UFC, czy UFC go chce? Może go nie chcieć UFC, dlatego że ostatnio przegrał, a oni lubią, jak ktoś ma przynajmniej z 4 czy 5 wygranych, więc to może być jakiś powód. A czy on by był, on w UFC nie byłby gwiazdą, tylko by był zwykłym zawodnikiem ze średniej półki, tak? Nie byłby słabiakiem, ale by był średniakiem, no. No wiadomo, jak to się z mistrzem i zarabia dobre pieniądze, to może być ciężko średniakiem, ale myślę, że jeżeli by UFC tylko chciało, Michał na pewno by poszedł. Dobrze. Bardzo dziękuję za wywiad numer jeden. Być może po ważeniu zrobimy numer dwa i na po walce. Nie. A po walce mam nadzieję, że szczęśliwej walce numer 3. Także bardzo dziękuję. I dzięki Bogu za wreszcie trochę polskiego, bo na razie tutaj niemiecki albo angielski tylko. No ty to chociaż umiesz po angielsku. A ja... A little. No, widziałem, fajnie gadasz. Thank you. Thank you.